Tryb hybrydowy póki co nie zagrożony. Część działań placówki przeniesiona do internetu. Dobry wieczór, jest poniedziałek 9 listopada. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Wraz z wprowadzeniem lockdownu postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wpływa na raciborską lecznicę i czy pacjenci nie-covidowi mają powody do niepokoju. Do wykorzystania w raciborskiej lecznicy pozostaje 8 łóżek i 19 respiratorów. Choć te liczby może nie robią wrażenia, to są sygnałem, że pacjentów z COVID-19 leczonych w Raciborzu jest coraz mniej. Wiele się nie zmienia. No, mamy w zasadzie prawie komplet pacjentów. Są pojedyncze, tylko wolne łóżka, no, które na bieżąco są zapełniane. Także sytuacja jest na tyle dynamiczna, ale nie obserwujemy takiej sytuacji, żeby już całkowicie nie było ani jednego wolnego łóżka. To, co cieszy, to zwolniły nam się większość łóżek na pediatrii i dzisiaj pediatria jest mało obciążona, stąd te łóżka, które wykazujemy, to są właśnie te łóżka też i pediatryczne. Placówki medyczne w całym kraju borykają się z deficytem kadry medycznej. Ten problem dotknął także raciborską lecznicę. Transmisja zakażeń również i wśród personelu jest i są to głównie gdzieś tam też zakażenia zewnętrzne. Na dzisiaj mamy problemy z personelem na oddziale zakaźnym, dlatego że tam też część personelu jest zakażona, część jest na kwarantannie i prawdopodobnie tych pacjentów, którzy są na zakaźnych, przeniesiemy dzisiaj do oddziały w szpitalu, na tych oddziałach naszych szpitalnych głównych. Natomiast prawdopodobnie musimy tam do końca czy do poniedziałku wstrzymać przyjęcia na oddział zakaźny. Raciborski szpital od wiosny działa w trybie hybrydowym i póki co tak ma pozostać. Na razie nie było takich sygnałów, że mamy te łóżka przeznaczyć dla pacjentów covidowych. Nie chcielibyśmy tego robić. Myślę, że jako szpital od wiosny walczyliśmy z covidem i do dzisiaj też postawiliśmy do dyspozycji dość dużą ilość łóżek. I myślę, że dzisiaj większość szpitali okolicznych przejmuje również pacjentów covidowych, stąd powinno się to równomiernie rozmieścić w obowiązkach, jeżeli chodzi o inne szpitale. Wszystkie nasze zakresy, które żeśmy deklarowali, czyli poradnie specjalistyczne, nocna i świąteczna, dzienny oddział chemioterapii i wszystkie oddziały zabiegowe przyjmują pacjentów planowych. Aktualnie w Polsce odnotowano ponad 21 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że zmarło 173 osoby. W związku z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie 7 listopada, wszystkie działania placówek kulturowych są zawieszone. Oznacza to, że nie będziemy mogli wybrać się do teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki czy domów kultury, co najmniej do 29 listopada. Wszelkie koncerty, przedstawienia teatralne czy też zajęcia prowadzone w ramach amatorskiego ruchu artystycznego w Raciborskim Centrum Kultury zostały odwołane albo częściowo przeniesione do internetu. Powodem są panujące w całym kraju obostrzenia. Większość wydarzeń przenieśliśmy na przyszły rok. Niektóre na grudzień, mając nadzieję, że będzie lepiej i uda nam się wrócić do działalności, ale jeśli by tak nie było, to jakby kolejne wydarzenia także będą przenoszone na przyszły rok i z tym się liczymy. Musieliśmy zawiesić również działalność amatorskiego ruchu artystycznego, czyli zajęcia. Parę rzeczy będzie się odbywało za pośrednictwem internetu i to, co zrobiliśmy w marcu tego roku, znów wróciliśmy online, czyli z kulturą, z dostawą do domu. Tuż przed ogłoszonym lockdownem w Raciborskim Centrum Kultury udało się zrealizować do końca projekt wystawy pod tytułem Leopold Tyrdmand o stylu bycia w kontrze. Jednak finał projektu Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy, Kamienie Graniczne Brzezia został przeniesiony do internetu. Planowaliśmy ten spektakl na żywo, na wejściówki, tutaj w tej sali w Raciborskim Domu Kultury przy ulicy Chopina mieścimy teraz według obostrzeń 130 miejsc. No to się nie uda, ale ten spektakl jest nagrany. Udało się zrobić to nagranie, także serdecznie zapraszamy. O 17:00, tak jak planowaliśmy wcześniej, będzie projekcja tego spektaklu online. Wystąpią
Wystąpi tam młodzież z tetraedru i z grupy Melpomena. Całość reżyserowała pani Grażyna Tabor. Bilety zakupione na wszelkie wydarzenia RCK-u nie tracą ważności, zaś z opłatami za zajęcia lepiej się wstrzymać aż do momentu regularnych warsztatów. Jeżeli ktoś zdecyduje się na oddanie biletu, może to zrobić w taki sam sposób, jak zakupił. Jeśli bilety były zakupione w kasie, to zapraszamy do naszej kasy, bo nasza kasa jest normalnie czynna codziennie, albo w godzinach wczesnoporannych, albo do godziny 16. Jeśli ktoś zakupił przez system biletyna, w taki sam sposób proszę, żeby te bilety oddawać, bądź zostawić sobie je na przyszły rok, kiedy wydarzenia będą się odbywały normalnie, miejmy nadzieję. Informacje na temat nowych terminów wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Raciborskiego Centrum Kultury. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu raciborskiego o zaprzestanie przesyłania wyników badań w kierunku COVID-19 wraz z prośbami o kontakt, gdyż aktualnie Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu posiada dostęp do tych danych w przypadku, gdy badania zostały zlecone przez lekarza. Dalsze przesyłanie tych danych skutkuje niepotrzebnym wielokrotnym wykonywaniem telefonów do tych samych osób i brak możliwości wykonywania telefonów do pacjentów na bieżąco. Aktualnie prosimy o przesyłanie wyników i swoich danych kontaktowych tylko osoby po badaniach prywatnych. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.